Dziś zachowam się jak prawdziwy youtuber. Ci znani, uznani twórcy, którzy mają setki i tysiące widzów, często zaczynają swoje filmy od takiego zdania: prosiliście mnie o zajęcie się tym i tamtym, i wtedy leci taki pełny komentarzy tu wszędzie. No, to jeszcze nie jestem pewien, ale jeden z was prosił mnie o zajęcie się konkretnym tematem, a że ten komentarz miał nawet jakieś lajki, a temat jest ciekawy, to czemu nie? Temat ten to parady wojskowe 9 maja. Święto to w Rosji nazywa się Dniem Zwycięstwa. To oczywiście świętowanie rocznicy kapitulacji III Rzeszy podczas II wojny światowej, czyli tak jak to nazywają sami Rosjanie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Osobiście miałem okazję odwiedzić Moskwę właśnie na samym początku maja, być tam też 9. To była taka studencka wycieczka. Nasi wykładowcy nam zorganizowali transport, nocleg, wizy, a dalej róbcie co chcecie. Więc ja chodziłem po mieście i oglądałem przygotowania do tego święta, bo to faktycznie w Rosji jest coś ogromnego. To był rok 2007 i wtedy cała Moskwa od samych obrzeży do samego Placu Czerwonego była pełna plakatów, banerów, jakichś dziwacznych konstrukcji z balonów, szarf. Ludzie i samochody byli obwieszeni też takimi małymi czarno-pomarańczowymi wstążkami. To jest kolor wstążki medalu przyznawanego za zwycięstwo w tamtej wojnie, także do dziś pozostaje symboliczny. To wyglądało jak jeden wielki uliczny festyn. Na samego 9 maja całe centrum Moskwy zostało odcięte dla samochodów. Na wejściu do śródmieścia były ustawione wykrywacze metali, policja sprawdzała. A dalej tłumy ludzi chodziły od jednej sceny do drugiej, bo tam przez cały dzień były występy, koncerty. Nawet mi się zdarzyło zobaczyć na żywo Josifa Kobzona. Wy pewnie nie znacie, ale dla Rosjan to jest piosenkarz kultowy. Można posłuchać. Ale oczywiście na sam Plac Czerwony 9 maja nie udało mi się dostać. Tam faktycznie co roku odbywa się wielka wojskowa parada, ale to jest impreza dla wybranych. To jest miejsce, gdzie Władimir Putin może sobie postać z Angelą Merkel, pomachać do zdjęć, poobserwować rosyjskie wyrzutnie rakiet międzykontynentalnych, nowe czołgi i tak dalej, więc tam nie każdy z ulicy jest w stanie się dostać. Ale w tym roku oczywiście było inaczej. Jak mówiłem na innym filmie, ja jeszcze nie wiem jak się to dodaje, ale gdzieś tutaj w montażu sobie dodam link do tamtego wideo. Rosja także została uderzona przez koronawirusa. W tamtym filmie wspominałem, że kiedy pogoda zrobiła się wiosenna, dużo ludzi w Rosji wyszło do parków, na ulice, nad rzeki spacerować i że wielu spodziewa się lawinowego wzrostu zachorowań. Tak się faktycznie wydarzyło i podobnie było wśród wojskowych. Na wiele dni po tym, jak na przykład Moskwa czy Petersburg zostały zamknięte, kiedy ruch został ograniczony, sklepy pozamykane i tak dalej, pod Moskwą na poligonie Alabino dalej trwały przygotowania do parady z okazji 9 maja. Długo władze rosyjskie zapewniały, że święto odbędzie się zgodnie z planem, że nic złego się nie wydarzy, że pomimo epidemii wszyscy są gotowi. Nawet kiedy lokalne gazety zgłaszały, że przetargi na różne artykuły związane z obchodami, na przykład fajerwerki, zostały odwołane, tego typu newsy były określane przez władze jako fake newsy i blokowane, a parę tygodni później oficjalnie stwierdzono, że faktycznie parada się nie odbędzie i to nie tylko ta moskiewska, bo to 75. rocznica zakończenia wojny miała być obchodzona bardzo hucznie. Te parady miały się odbyć w wielu miastach Rosji, oczywiście nie odbędą się nigdzie. O tym poinformowano jednak dopiero 16 kwietnia, czyli dość późno. W tym momencie Moskwa była już w tak zwanym lockdownie prawie miesiąc. Ale jak pokazują wyniki dziennikarskiego śledztwa, to było robienie dobrej miny do złej gry, ponieważ rosyjskie dowództwo już wcześniej wiedziało, że sytuacja nie jest dobra. Taki fajny portal rosyjski, jeden z niewielu niezależnych, Projekt Media, 11 maja ogłosił wyniki dziennikarskiego śledztwa. Oni dotarli do informacji o przynajmniej 360 osobach zarażonych bezpośrednio w związku z ćwiczeniami do parady, a im udało się dotrzeć do żołnierzy z jedynie kilku z jednostek i szkół wojskowych, które miały brać udział w paradzie, a ich miało być docelowo kilkadziesiąt, więc można szacować, że zarażonych było znacznie więcej i trudno się dziwić, bo dowożenie kilka razy w tygodniu 15 tysięcy ludzi autobusami na próby, podczas których oni chodzą jeden przy drugim bez maseczek godzinami po pustym placu, no
To w naszych warunkach epidemicznych brzmi jak głupota. Ostatecznie 9 maja 2020 roku odbyła się tylko parada lotnicza, którą można było obserwować z balkonów, z okien, a także oczywiście w telewizji. Dzisiaj oczywiście da się ją zobaczyć w internecie. Robiła spore wrażenie, samolotów było dużo, więc jakby wydaje się, że to nie było złe rozwiązanie. Szkoda, że rosyjskie władze wpadły na nie tak późno. Warto jednak wrócić do samej historii tych parad i tego święta. Parady na Placu Czerwonym to jest coś, co bardzo silnie kojarzy nam się ze Związkiem Radzieckim, a tak się składa, że póki on istniał 9 maja prawie nie organizowano parad. Oczywiście była ta pierwsza, parada zwycięstwa, ta najważniejsza, czyli ta, w której brali udział ludzie, którzy faktycznie to zwycięstwo wywalczyli, tą, którą przyjmował marszałek Żukow na koniu i podczas której Józef Stalin stał na trybunie na mauzoleum. Ale taka parada była tylko jedna, w 1945 roku i ona nie odbyła się 9 maja, tylko 24 czerwca. To jest oczywiście dość jasne, Niemcy skapitulowały 8 maja, zawieszenie broni weszło w życie 8 maja o 23.01, czyli już 9 maja czasu moskiewskiego. 9 maja strona radziecka zorganizowała także dodatkową kapitulację, jeszcze raz podpisano wszystkie dokumenty, ale 9 maja 1945 roku nie dało się zorganizować żadnej parady, bo wojsko było na froncie, więc nie było na to czasu. Wtedy świętowano zwycięstwo tylko tak zwanym salutem armatnim. Do tej pory salut jest stałym elementem obchodów 9 maja, oczywiście w tej chwili używa się do tego głównie fajerwerków, są koncerty, zawsze wieczorem jest to taki punkt kulminacyjny Dnia Zwycięstwa w Rosji. Jednak po 1945 roku 9 maja nie był tak hucznie obchodzony. Jeszcze przez 2 lata do 1947 to był dzień wolny od pracy, ale obchody państwowe były raczej niewielkie. Później już po śmierci Stalina w 1965 roku zorganizowano paradę z okazji 20-lecia zwycięstwa. Następna odbyła się za kolejne 20 lat w 1985, potem w 1990, potem już z Rosji Jelcynowskiej pierwsza parada odbyła się w 1995, czyli znowu w okrągłą rocznicę. I od tego momentu parada odbywa się już każdego roku. Dlaczego Związek Radziecki nie obchodził w ten sposób Dnia Zwycięstwa? Głównie dlatego, że było już inne święto, które świętowano paradą wojskową na Placu Czerwonym. I nie było sensu tego dublować. Co to było za święto? To był 7 listopada. Jak sama nazwa wskazuje, 7 listopada to rocznica rewolucji październikowej. Zamieszanie z miesiącami wynika stąd, że rewolucja październikowa jeszcze odbywała się na tym starym carskim kalendarzu, a później kalendarz zmieniono na ten używany w Europie Zachodniej i okazało się, że rewolucję październikową świętuje się w listopadzie. W każdym razie właśnie wtedy czołgi, żołnierze, kadeci, samoloty, wyrzutnie rakiet i tak dalej pojawiały się na Placu Czerwonym, więc nie było sensu ich wytaczać także w maju. Dopiero w demokratycznej, w cudzysłowie oczywiście, Rosji 9 maja nabrał aż tak gigantycznego znaczenia, ponieważ właśnie dlatego, że 7 listopada przestał być dużym świętem i czymś trzeba go było zastąpić. O ile w Związku Radzieckim najważniejszym ideologicznie wydarzeniem była sama rewolucja, pokonanie caratu, wyzwolenie ludu robotniczego, to było coś, czym ci ludzie się chwalili i cieszyli, tak teraz historycznie za największe osiągnięcie narodu rosyjskiego uznaje się właśnie zwycięstwo nad faszyzmem. To jest to coś, do czego ci ludzie bardzo chętnie się odnoszą. Zresztą od 2012 roku bardzo osobiście. Wtedy powstała taka inicjatywa, która jest znana pod nazwą Bezsmiertny Polk, czyli Nieśmiertelny Pułk. To jest taka dodatkowa parada, pochód ludzi, którzy niosą zdjęcia swoich przodków, rodziców, dziadków, którzy polegli w czasie wojny albo którzy już nie żyją, a brali w niej udział. To dość wzruszający zwyczaj, który zresztą umiejętnie wykorzystuje do swojej propagandy Władimir Putin, który także bierze zdjęcie i uczestniczy w tych pochodach. Warto jednak pamiętać, że sama parada 9 maja jest bardzo propagandowym wydarzeniem. To jest miejsce, podczas którego najwyżsi rangą politycy rosyjscy mogą się spotkać ze swoimi partnerami zagranicznymi, przypomnieć im o historycznej roli Rosji i Związku Radzieckiego w wyzwoleniu Europy, więc można w ten sposób coś ugrać na arenie międzynarodowej, a przynajmniej próbować. Jest to także miejsce, podczas którego Rosja chwali się swoim uzbrojeniem. Parady wojskowe to jest zawsze prężenie mózgów i pokazywanie, patrzcie, jacy jesteśmy silni.
I one są wykorzystywane często przez Rosję do pokazywania najnowszych typów swojego uzbrojenia. Na przykład w 1990 roku tam pokazano wyrzutnie rakiet S-300 i Uragan. W 2015 właśnie tam zobaczyliśmy po raz pierwszy publicznie czołg T-14 Armata. W 2018 roku Rosja pokazała na Placu Czerwonym swoje drony gąsienicowe i latające. To jest zawsze miejsce, które skupia uwagę dziennikarzy z branży obronnej. Oni analizują, co tam zostało pokazane, jak się pokazało, czy nowy czołg się zepsuł, czy nie zepsuł. Rosja bardzo umiejętnie tym gra i na pewno do pewnego stopnia jest to dla nich bolesne, że w tym roku się nie udało. Chociaż dla zwykłych ludzi raczej problemem jest to, że nie mieli wielkiego święta koncertów, nie mogli wyjść z dziećmi, pokazać im czołgu maszerujących żołnierzy w telewizji, bo to jest po prostu gigantyczny festyn i okazja do zabawy. Na koniec taka ciekawostka, że za PRL-u wcale nie byliśmy daleko za Związkiem Radzieckim, jeśli chodzi o parady. W 1966 roku z okazji tysiąclecia państwowości przez Warszawę przeszła gigantyczna wojskowa defilada. Brały w niej udział nie tylko najnowocześniejsze typy sprzętu wojskowego, ale także ludzie przebrani za historycznych polskich żołnierzy. Co prawdę mówiąc, wyglądało szalenie ciekawie i trochę szkoda, że nie organizujemy tego dzisiaj, choć z drugiej strony, biorąc pod uwagę koszty takich wydarzeń, to może i lepiej. Podwójne urodziny naszego państwa, 1022. A jeśli lubicie ciekawostki z Rosji i z krajów byłego Związku Radzieckiego, zapraszam do subskrybowania kanału.